dzisiejszym programie będzie ostra jazda. Oczywiście sportowa jazda. Pojeździmy na rowerach, ale nie byle jakich, bo spinningowych. Kto może uprawiać spinning i na czym polega? Wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Spinning jest jedną z form fitness nowoczesnych, która jest coraz bardziej popularna w Polsce. Powstała w 1987 roku, ale w Polsce jest od około 10 lat. Ćwiczymy na rowerkach stacjonarnych, gdzie tempo nadaje instruktor. Instruktor musi dobrać muzykę do rodzaju zajęć. Wiadomo, że inaczej się podjeżdża, tak? Inaczej sprinty się jeździ. Także no, to jeszcze jest dużo, dużo pracy w domu. Ćwiczymy na rowerkach, akurat w Tiger Gym w naszym klubie, jednym z najlepszych rowerków. Spinner 2. Mamy dwie formy dla mniej zaawansowaną i bardziej zaawansowaną. Możemy kształtować siłę, wytrzymałość lub też robimy treningi interwałowe dla tych grup bardziej zaawansowanych. Bazujemy na różnych obciążeniach. Pozycje są trzy podstawowe, tak? No i to jest jakby fundament tego wszystkiego, a już później w zależności od rodzaju zajęć, no to przygotowujemy się do czegoś innego, tak? Albo na spalanie tkanki tłuszczowej, wzmocnienie mięśni, zwiększenie masy mięśniowej, no najróżniejsze. To był lżejszy podjazd. Szybsze tempo. Dokręcimy sobie i będziemy mieć ciężki podjazd. Wolniejsze tempo. Te rowerki się znacznie różnią od zwykłych rowerów, na których jeździmy codziennie. Nie ma przerzutek, nie zahamujemy kierownicą czy z nogami, tak? Naciskamy z pedału do tyłu. Tutaj mamy to są specjalne rowery przystosowane właśnie do ćwiczeń w sali. Dlatego też może być to urozmaicenie dla ludzi jeżdżących w lato, żeby mogli przyjść do nas jesienią czy w zimę, potrenować na rowerkach w miłej atmosferze, przy muzyce. I osiągać swoje cele, na przykład spalić jakieś zbędne kalorie, polepszyć swój wygląd. Tutaj też kształtujemy mięśnie pośladków, ud, głównie dolnych partii ciała, ale również mięśnie brzucha, karku i mięśni grzbietu. Trzeba dostosować, że tak powiem, poziom zajęć, tak? Bo mamy te najróżniejsze. Zacząć powoli od tych najlżejszych. Oczywiście na początku zgłosić instruktorowi, że jest się po raz pierwszy. Wszystko trzeba wytłumaczyć, jak ustawić rowery, jak jeździć, jak sobie dobierać to obciążenie. Jest to wszechstronny trening dla wszystkich. Każdy może przyjść w każdym wieku. Przychodzą też osoby starsze, nie obciąża ten trening stawów, tak jak bieganie na przykład, bo tutaj pedałujemy. No i mamy trzy pozycje. Dla tych mniej zaawansowanych ćwiczymy zazwyczaj w pierwszej pozycji, czyli na siedząco, a dla tych bardziej już druga, trzecia pozycja, czyli na stojąco. I urozmaiceniem są różne trasy, które dobieramy w zależności od treningu, czyli bardziej górzyste dla tych bardziej zaawansowanych i jazda płaska, czyli mniejsze górki dla tych mniej zaawansowanych, którzy dopiero rozpoczynają, a z czasem mogą przejść na te wyższe poziomy i realizować swoje cele, spalać kalorie i poprawiać swoją wydolność. Można się tego nauczyć jak najbardziej. To nie przychodzi od razu, nie każdy coś takiego ma, ale na zajęciach staram się na przykład ja jako instruktor dobierać tak muzykę, żeby rytm był dla wszystkich słyszalny, żeby nikt nie miał problemów i nawet jeżeli ktoś nie wie jak dokręcić sobie obciążenie, ten rytm mu pomaga, tak? Jeżeli czuje, że za szybko pedałuje, no to wtedy do rytmu sobie dokręca, tak żeby to obciążenie było odpowiednie. Jest to jakieś odskocznie od innych zajęć fitness, ponieważ jest to nowość, coraz szybciej się rozwija w Polsce ta forma fitness i jest też dobra dla ludzi, którzy mają problemy na przykład z poczuciem rytmu, tempa, nie słyszą dobrze muzyki. To im może pomóc w odnalezieniu się na innych zajęciach związanych z muzyką, na przykład na pumpach czy na stepach i innych formach fitness. Wszyscy sobie chwalą te zajęcia i mamy oczywiście, to jest tak pół na pół. Pół tak grupy przychodzącej na zajęcia do mnie to są tacy stali bywalcy, a połowa to tak się zmienia, tak? Bo są ludzie, którzy no, nie są w stanie fizycznie na przykład uczestniczyć w tych zajęciach 3 razy w tygodniu, dlatego różne formy aktywności sobie mieszają i raz powiedzmy w tygodniu przychodzą. Jest taka grupa ludzi, którzy
przychodzą regularnie i przyszli na pierwsze zajęcia, później drugie i zakupili sobie oczywiście profesjonalny sprzęt, bo się już można powiedzieć, że wkręcili w rowery. No i przychodzą do nas i trenują regularnie. No i też przychodzi sporo nowych osób, które chcą spróbować swoich sił na te treningi o mniejszej intensywności. Jeśli komuś się podoba, to zostają, a zazwyczaj się podoba. Także zapraszam wszystkich chętnych do nas na zajęcia. Bardzo dużo ludzi sobie właśnie chwali, że dzięki rowerkom udało im się zrzucić zbędne kilogramy. Wytrzymałość, kondycja, wzmacnianie nóg, wzmacnianie mięśni kręgosłupa, czyli tak naprawdę na wiele, wiele rzeczy oddziaływuje. Można tak po całym dniu się wyłączyć. To nie jest aerobik, gdzie trzeba zapamiętać jakiś układ choreograficzny. Wsiada się na rower, wypoci cały ten stres z dnia, z tygodnia i wychodzi się z ogromną satysfakcją. Jesień na pewno będzie owocna, już wprowadziliśmy dużo więcej zajęć spinningowych, dużo więcej, jeżeli chodzi o salę fitness. Mamy bardzo fajne zajęcia z piłkami, na które serdecznie zapraszam, zajęcia obwodowe. Jesienna oferta została wzbogacona o zajęcia Tiger Cross. Są to zajęcia, bym powiedział, takie i modne, ale też przede wszystkim bardzo lubiane przez klientów. Znana instruktorka tutaj w okolicy, myślę, że na całym Pomorzu, Ola, która prowadzi trampoliny, to też jest coś innego, coś, czego klienci nie doświadczą w innych klubach, więc na tą jesień serdecznie zapraszam. Jeżeli klient wykupi roczny karnet lub 10 lub więcej treningów indywidualnych, mamy znakomite dla niego torby Tiger Gym, żeby się klubowy czuł utożsamiał z klubem, żeby wiedział, gdzie ma chodzić i gdzie ten sport ma uprawiać. Serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową, jak i na naszego Facebooka, ponieważ cały czas prowadzimy różne akcje i chcielibyśmy, żeby klubowicze się włączyli w nasze życie tutaj społeczne tego klubu Tiger Gym w Wejherowie, ponieważ co jakiś czas są nowe akcje.